Witam Państwa bardzo serdecznie i mojego gościa. Jest nim Anna Ostrowska. Chyba mogę Panią tak przedstawić. Królowa mokotowskiej mafii. Dobry wieczór. Witam, witam. Która napisała książkę, może ja Państwu pokażę do kamery, Spuchnięta Anka o królowych mafii. Czy to jest autobiografia? Czyli co? No, czy napisała Pani tę książkę o sobie? No tak, tylko ja nie mogę tego potwierdzić, bo przyklepił mi nowe zarzuty. Czyli to prawda? No, nie sprzedaję konia w worku przecież. To jest tylko prawda. No jaka jest prawda o polskich królowych mafii? Dobra jestem. Manolo Blahnik, Versace, Valentino, Chanel... Przepraszam, ale nie możemy niczego reklamować. Nie może Pani tak. Ale ich nie trzeba reklamować. To jest klasa sama w sobie. No spójrz. Spójrz na to, zobacz na ten brokat, na to wycięcie, na profil obcasa. Okej, czyli rozumiem, że wygląd jest ważny. Tak, ale trzeba też być kulturalną. Trzeba dużo czytać. Co konkretnie? Czy rozmawiałyście z mężami o pracy? Wie pani, to jest bardzo stresujący zawód. Mój mąż po robocie preferował raczej masaż z wykończeniem. No ale nie rozmawiała pani z nim o pracy? Przecież to jest ciekawe. A czy taka Lewandowska jest zainteresowana, którą nogą jej mąż strzeli gola? No nie! Ważne jest, że strzelił gola i że hajs się zgadza. Aha, czyli pani jest jak łaks, taka żona piłkarza. Ale... one są rzadko inteligentne. No ale piłkarze nie kradną, nie zabijają, nie wymuszają haraczy. Pani znowu o pracy. Życie gangstera jest krótkie. Śmierć albo więzienie. Pani została wdową. No tak. Czy dla królowej mafii istnieje życie po życiu? Tak, ale trzeba sobie znaleźć... jakąś nową pasję. Na przykład? No, nie wiem, na przykład dla mnie prawdziwą pasją jest seks i teraz w to idę. To znaczy? To znaczy, że otwieram klub dla pani. Tak jak dla panów? Tak jak dla panów, tylko że odwrotnie. No, ale do czego się pani śmieje? A co? Przecież mamy równouprawnienie, my mamy inne potrzeby, my nie mamy potrzeb, pani nie ma potrzeb. A co, nie czytała pani 50 twarzy Greya? No, czytałam. No, a ja nie czytałam, ale i tak zapraszam. Zapraszam was wszystkie siostry. Wspaniale, wspaniałe prosecco, piwo z sokiem, dowcipy o brunetach, świetne męskie dupy. Dziewczyny, zapraszam was wszystkie siostry. Do której to kamery? Tam? Tu. Dosyć tej nierówności. Nasza płeć jest silna. Co mogą oni? Nam też wolno. Dziewczyny, zrywamy pajęczyny. Od dziś walimy prąd i bzykamy kogo chcemy. Zapraszam was wszystkie, siostry. Ania! Toast. Za nowe życie. W oczy mi patrz. O, jakie ładne buty, takie jak sprzedałam. A to ty je? O kurwa. Adasiu, a u ciebie tam na dole wszystko działa? Działa. A co ma nie działać? Mhm. A ty miałeś już dziewczynę? No nie, no tak nie może być. Oh, Adasio.
pieniądze.